Dzień dobry Państwu. Numer trzeci linii Otwockiej już w poniedziałek w kioskach, a w nim co? Proszę Państwa, jedynka jak z filmu katastroficznego albo Terminatora. 53 samochody w ogniu, płonące, bardzo efektownie, niesamowita historia. Okazuje się, że spłonęło składowisko wycofanych z użytkowania samochodów w Warszawicach, niedaleko Otwocka. 53 samochody, tak jak mówię, w ognie. Strażacy mieli dużo do roboty. Czytam o tym na stronie pierwszej oraz na stronie 11. Komisja Zdrowia Urzędu Miasta spotkała się z przedstawicielami szpitala, w tym z panem prezesem Gałabudą, po to, żeby rozmawiać o jego pomysłach na restrukturyzację. Byli przedstawiciele związkowców, ale niestety ich wyproszono. Atmosfera była napięta. Możemy o tym przeczytać na stronie 5, a także obejrzeć materiał w linii TV. Za nami 21 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Zmobilizowała jak zwykle tysiące ludzi, dużo się działo w Otwocku, w Karczewie, także w innych gminach, ale u nas są relacje właśnie z tych dwóch miejsc obszerne. Zachęcamy do lektury. Zebraliśmy sporo pieniędzy, to zawsze bardzo cieszy, zwłaszcza, że w tym roku pomagamy przecież nie tylko dzieciom, ale także seniorom. Dużo ciekawych informacji mamy także ze świata kultury, będzie kilka bardzo fajnych spektakli, koncerty, jak zwykle o tym na stronach 14-15 możemy poczytać. Ciekawa też rzecz dla animatorów kultury, Wawerska Strefa Kultury. Chociaż Wawerska z nazwy to dostępna dla wszelkich działaczy, którzy mają dobre pomysły. Byłe gimnazjum zostaje oddane do użytkowania dla chętnych, można się zgłaszać. Ponad 4000 m2 powierzchni użytkowej czekają na animatorów kultury, którzy mają pomysły, a nie mają gdzie ich realizować. Jeśli chodzi o świat sportu, no tutaj, proszę Państwa, jest pewne napięcie w Mazurze Karczew. Sergiusz Wiechowski to nowy selekcjoner, ma dużo do pracy, ponieważ Mazurowi niestety ostatnio nie idzie zbyt dobrze, być może nie utrzyma się w trzeciej lidze, więc nowy trener ma dużo pracy, ale też pokładane z nim wiele nadziei. Warto o tym przeczytać w tekście Marcina Sędka na stronie 20. Miłej lektury, dziękujemy.